Dzień dobry widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam coś, co ludzie lubią najbardziej, czyli sedan. A sedan jak jest z klasy premium, to już w ogóle najlepiej to, żeby było wszystko sedany od BMW, Audi i Mercedesa. Tu mam Mercedesa W204, czyli C-klasę po liftingu w ulubionym sedanowym kolorze, czyli czarnym, manualu, benzynce, no i z fajnymi oczywiście chromami dookoła, co tak powiem, tak wygląda ten wóz, no, klasycznie, elegancko za razem. No i też dzięki temu, że jest to wersja Avantgard, a nie chyba Classic, bo już nie pamiętam, jak te były nazewnictwo, to ten grill jest fajniejszy, bo gwiazda jest na grillu, a nie na masce. No ale to już tam nieraz mówiłem na każdym Mercedesie. Cóż o wozie. Przebieg 192 tysiące, tak jak mówiłem, benzyna 1.8, 156 koni z turbo doładowaniem. Silnik dość czwawy, przyzwoity, oczywiście tylny napęd. No i warto dodać, że wóz jest bezwypadkowy, zmierzający go miernikiem lakieru. Jak jeszcze tutaj sobie okapywał trochę z myjni, zmierzę go również tutaj do filmu i nagram. I wydaje mi się, że od pierwszego właściciela, bo on ma dosłownie przerejestrowanie po chyba dniu albo po dwóch dniach. Wydaje mi się, że ktoś go po prostu w jednym salonie przerejestrował. Znaczy zarejestrował, żeby osoba, która go kupiła, mogła sobie wrócić do siebie i zarejestrować na swoje tablice. Jest to w briefie do pokazania, zobaczycie sobie, więc każdy będzie mógł ocenić własnym gustem. Cóż jeszcze, no serwisy Wam wspomnę w środku, no, ale dość długo serwisowany, 156 chyba tysięcy, ostatni serwis w Mercedesie, jeszcze coś pod maską jest z takich wymian. No z zewnętrznych cech to alusy standardowo, czujniki przód, tył, parkowania. Cóż jeszcze ten wóz ma ciekawego, niech pomyślę. Lusterka w fotochromie, światła do jazdy dziennych w LEDzie, ten niski taki pasek, który widzicie, to jest właśnie tam umiejscowiony LED i powiem Wam, że naprawdę ten wóz w czarnym kolorze z tą ciemną lampą w środku robi robotę. Te polifty dostały naprawdę dużo takiej większej dynamiki i zarazem można powiedzieć, dobra, nawiązuje do linii Mercedesa, ale też wygląda dość sportowo. Spójrzcie, jak fajnie się prezentuje ten zderzak od Avantgarda tutaj tak silnie z tymi boskami. Grill już bardzo szeroki, bo jak to im dalej w las, te grille robili lepsze, znaczy lepsze, dłuższe, żeby ten samochód był jeszcze dynamiczniejszy. No i jeszcze podostrzyli lampy, więc wygląda to fajnie. Co jeszcze? No, widać te chlebne listewki, co już powiedziałem. To tak, że tak powiem, troszeczkę ten samochód orzeźwia, czy może nie odmładza, ale jest taki bardziej charakterny, bo jak macie wszystko na czarno, to się tak zlewa, jak jeszcze ktoś dołoży czarne alusy, no to powiem Wam, że dla mnie ten samochód traci na smaku. Z tyłu oczywiście już są takie światełka z LED-em, więc wygląda to dobrze. No i co jeszcze? Ogólnie jak widać bardzo przyjemnie utrzymany lakier, jakaś pojedyncza wniotka się znajdzie, no ale ja nie chcę tego wszystkiego lakierować, bo potem ktoś mówi, że było lakierowane. Lepiej komuś na jeden element, na wniotkę, albo ktoś tak będzie też jeździł, opuścić, niż potem się tłumaczyć, że się nie jest oszustem. No to nagrajmy sobie papierologię. Tu widzicie jego serwisy z Mercedesa. Tu macie chyba ostatni, jaki był w Mercedesie przy 158 w 21 roku. A tutaj macie resztę tych po kolei, jak to było. Tam też oczywiście mieliście win. No bo Mercedes, jak bierzecie, to drukuje takie po kolei karteczki. Jedna, druga, następna, trzecia, 37, 97. No to troszeczkę niepoukładane. Ale nie oszukujmy się, liczy się i tak ostatnia karteczka, tu jest 67. Z
co było. I pod maską jest jeszcze jakaś wymiana oleju. Więc to sobie schowajmy i przejdźmy do środka, bo środek jest, powiem Wam, fajny. Według mnie już ładniejszy niż ten przed lifcie. Pokażę Wam od razu tutaj fotel półskórki, czy ekoskóry. Fajnie tutaj jest to wyprofilowane, ładne przeszycie. Tutaj mamy srebrne listewki i mamy nawigację po polsku. Ogólnie polskiego menu nie ma, ale nawi jest Beckera i jest ono po polsku. Nawet pokazuje aktualne ulice, po których sobie jeździmy. Tu standardowa radyjko, macie przyciski odłączania podgrzewanych foteli, wyłączania czujników parkowania tyłu. No i klimautomat, dwustrefowa sprawna, macie też jest to wersja awangardy, czyli ten grill jest troszeczkę inny, nie ma gwiazdy, tylko jest ta gwiazda schowana właśnie w grillu. Spójrzcie, jak tu ładnie wszystko utrzymane, nie zdrapane, tak samo jak ten mieszek, gałka też bardzo ładna. Tutaj widać, że nie było nadpalone, bo nie ma popielniczki. Tutaj sterowanie właśnie tym komputerkiem. Widzicie, możecie sobie przerzucać i też wyjść z tego i wejść ogólnie w ustawienia innych systemów. Tu miejsce na kubek i tu jeszcze taki schowek. Macie podłączenie USB-ka i chyba, jak się nie mylę, iPhone'a. Cóż dalej, spójrzcie, fajna bardzo kierownica, bardzo mi się podoba jej wzór, jeden chyba z ładniejszych wzorów, jakie są dostępne, ładniejszy nawet niż te S-Line według mnie, no i bardzo wygodna obsługa, tutaj sobie przerzucacie ustawienia komputera, dystans jaki możecie jeszcze pokonać, wybieranie, no i tu możecie cofkę, zobaczyć sobie co tu jeszcze jest, Navi, Trip, Audio i telefon, tutaj do oczywiście odbieranie telefonu, cóż mam dalej jeszcze pokazać. Liczniki w tubach, fajnie, że tutaj jest kolorowy ekran na środku, srebrne tarcze, tu macie włącznik od świateł, oczywiście z automat, macie dzienne LEDy, tu airbag kolanowy, to jakby ktoś nie wiedział, tu zaciskacie ręczny, proszę bardzo, a tak go tym zwalniacie, jak w starych, dobrych Mercedesach, elektryczne szyby, lusterka, lustra, proszę bardzo, składane i przy okazji są rzadko spotkane, bo są samościemniające się boczne. Cóż więcej, z tyłu macie ISOFIX-a i też półskóry, tutaj fotel ok. I cóż jeszcze warto powiedzieć, o wnętrzu fajnie zaprojektowali, oczywiście Mercedes, dobre materiały, no i to pokazuje Wam parkowanie, a to Wam pokazuje parkowanie z tyłu, tutaj sobie patrzycie po prostu w lusterko i widzicie odległość po kropkach, jak daleko jest, albo sobie piszczy. Czy coś jeszcze mam o wnętrzu Wam powiedzieć? Chyba nie, ważne, że jest Bluetooth, to fajnie włączyć, rzucicie telefon i można sobie słuchać własnej muzyki. To jeszcze możecie spojrzeć, macie radio, tutaj dysk, Navitel, wszystko możecie sobie tutaj poustawiać. Cóż, o wozie to tyle. Jak film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to komentarz lub ewentualnie media społecznościowe, tak jak Mawka Rauta na Instagramie, czy też na Facebooku. I pamiętajcie, że u mnie auta wszystkie są opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu. A jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczy do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę go dowieźć na lawecie. I pamiętajcie również, że jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę poszukać kolejnego na Wasze tam jakieś prywatne zamówienie lub jakiegoś innego, jeżeli moje filmy Wam się podobają. Pozdrawiam, cześć!